odejdź, odejdź. Nie przeszkadzaj w rozwoju lotnictwa. Kontakt, mały gaz. Kontakt, mały gaz. Przyjmuję posłusznie, trzecia eskadra gotowa do lotu. To będzie niezła aparatka. Nie poleci? Prędzej się rozleci. Bo pan to zawsze musi krakać. Afrykę jeszcze widać? Odjechała. No a teraz tak nad wodą do samego Rio de Janeiro. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie. Tytuł dzisiejszego seansu sugeruje, a może wręcz zapowiada, że bohaterami będą lotnicy. Przede wszystkim piloci w polskich dawnych filmach. Wprawdzie nie byliśmy przed wojną potęgą powietrzną, cywilną czy wojskową, ale nasi doskonali piloci bili krajowe i światowe rekordy. Wystarczy, jeśli wymienię Stanisława Skarżyńskiego, Bolesława Orlińskiego czy parę Żwirko-Wigura. Wartość fachową i moralną naszych podniebnych rycerzy potwierdził ich udział w II wojnie światowej. Wracam jednak do tematu lotniczego, bo jemu poświęcony jest nasz iluzjonowy seans. Dla zachęty fragment filmu Dziewczyna szuka miłości z 1938 roku. Ten film obejrzymy za chwilę w całości. My wróćmy na razie do pierwszych naszych podniebnych rycerzy. Samoloty i piloci pojawili się po raz pierwszy i w widoczny sposób w filmach przedstawiających walki w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Najpoważniejszym filmem lotniczym była Gwiaździsta eskadra, zrealizowana dopiero w roku 1930 przez Leonarda Buczkowskiego, reżysera znanego przed i po wojnie, twórcy m.in. Przerwanego lotu. Sabena Sierra Romeo Alfa Kinci Tower, Airport Warsaw closed for landing. The visibility 200 meters foggy, alternate aerodrome Poznań. Gwiaździsta eskadra miała następujące motto. I z tej garstki bohaterów, pilotów wyrosła i rozwinęła się potężna flota polska. W programie możemy przeczytać, że jest to opowieść o grupie ochotników pilotów amerykańskich, którzy sformowali eskadrę kościuszkowską i walczyli w szeregach Armii Polskiej w latach 1918-20. Rzecz jasna, równolegle głównym wątkiem jest dramatyczna opowieść miłosna, rozwiązana, jak to było, no i po dziś dzień jest w zwyczaju, śmiercią jednego z konkurentów do ręki pięknej dziewczyny podczas lotu wywiadowczego. Znacznie wcześniej powstał film Skrzydlaty zwycięzca. Głównym bohaterem jest inżynier, konstruktor broni masowej zagłady, torpedy powietrznej, zdalnie sterowanej. Szykuje się bowiem niszczycielski atak bombowy na Polskę, ale inżynier odpiera atak nieprzyjaciela na czele zwycięskiej eskadry. Prasa wymieniała najefektowniejsze sceny filmu. No, między innymi zdjęcia z powietrza, walkę powietrzną, bombardowania miasta, pożary tegoż miasta oraz balet, nie wyłączając oryginalnego Murzyńskiego. No, jaka szkoda, że nie zachowała się ani jedna kopia tego dzieła.
Ale 9 lat później powstał bardzo podobny film, o którym już Państwu opowiadałem. Szpieg w masce. A gdzie pański syn? Mój syn? Jerzy? Tam. Wprawdzie w filmie Orle chodziło przede wszystkim o zdobycie legendarnego skarbu samego Janosika, ale kulminacyjną sceną jest ta poszukiwania zaginionej dziewczyny w Tatrach. A poszukiwania te prowadzone są z samolotu pilotowanego przez sławnego, wspomnianego już, Bolesława Orlińskiego, który rok wcześniej, czyli w roku 1926, dokonał rekordowego przelotu na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. Trasie liczącej, no, bagatela, 23 tysiące kilometrów. Wątek lotniczy wpleciony został w opowieść o miłości, zazdrości i zdradzie w filmie pod tytułem Magdalena. Młoda, zaniedbywana przez męża żona, tytułowa Magdalena, poznaje podczas spaceru żonatego inżyniera lotnika. Wiadomo, co z takiego spotkania może wyniknąć. Na szczęście los czuwa i w końcu romans ten grzeszny zostaje przerwany. Inżynier ginie bowiem w katastrofie lotniczej, a Magdalena zostaje ranna. To powoduje, że mąż przejrzał na oczy i szczęście wraca pod dach małżonków, którzy notabene mają śliczną córeczkę. Znacznie poważniejszym filmem był w 1933 roku obraz Pod twoją obroną. Panie poruczniku, jestem dobrym mechanikiem i potrafię dbać o maszynę. Pan za sterami, a ja przy silniku. To byłby świetny duet. Zastanowię się nad tym. Dziękuję. On, główny bohater, gra go Adam Brodzisz, właśnie uzyskał stopień oficerski w szkole lotniczej. Ona, Maria Bogda, zdała maturę i wróciła do domu. Młodzi się poznają i ich przyjaźń zamienia się w gorącą miłość. On pracuje nad wynalazkiem z dziedziny aeronautyki. Zainteresował się nim obcy wywiad. I oto prawie w przeddzień ślubu, w czasie lotniczego mityngu. Film Pod twoją obronę był przebojem, także kasowy. W zeroekranowym warszawskim kinie Apollo wyświetlany był bez przerwy przez prawie 5 miesięcy. A czytelnicy tygodnika Kino uznali go za najlepszy polski film roku. Wyląduje posłusznie trzecia eskadra gotowa do lotu. Poczni! Znacznie bardziej lotniczym filmem była Rapsodia Bałtyku,
wspomnianego już Leonarda Buczkowskiego. Tutaj wszyscy męscy główni bohaterowie byli wojskowymi lotnikami. Konkretnie ci najważniejsi trzej przyjaciele żołnierzami eskadry wodnopłatowców marynarki wojennej w Gdyni. Główny konflikt filmu polega na tym, że, co bardzo często zdarzało się na ekranie, że dwaj kochają jedno. Kulminację osiąga ten konflikt w czasie manewrów na morzu, kiedy to w czasie silnej burzy ich wodnopłat, zwany popularnie hydro, ulega awarii i skłóconym przyjaciołom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Panie kapitanie, melduje posłusznie, że dowództwo floty odwołało poszukiwania zaginionych. Koledzy, porucznik Zatorski i porucznik Halny zginęli śmiertników. Cześć ich pamięci. Piloci i ich statki powietrzne służyły w wielu filmach dla uatrakcyjnienia konkretnych wydarzeń. Dziewczyna, tyle nam opowiadali o spotkaniu z księciem. Co on tam wyrabia? No. No ten tam w górze. Święta, Klotyldo. Nie, to nic. To tylko takie figle akrobatyczne. Dla zademonstrowania siły naszego wojska, szczególnie lotnictwa. Dla przemieszczania się z jednego miejsca na drugie, w tym przypadku z Warszawy do Krakowa. Był jednak film, który bez pilotów i samolotów, lotnisk i hangarów, załóg naziemnych i tak dalej, nie mógłby się w ogóle obejść. Po prostu nie byłoby tego filmu. Na wstępie już o nim krótko wspomniałem. Wprawdzie jego tytuł, Dziewczyna szuka miłości, niczego w tej materii nie mówi. Bezwarunkowo nie radzę panu lecieć. Samolot niebadany, nie ma pan licencji. Prowadzi Wicek. Aha. Pan tak, mały gaz. Otóż głównym bohaterem jest maniak lotnictwa, który domowymi sposobami buduje aparaty latające, które jednak nie bardzo chcą latać. Do czasu. Obserwuje pan swego kolegę, ptaka. Tak trzeba budować samoloty. Zmniejszenie oporu to jedyna droga dla konstrukcji na wielkie odległości. Poznaje on i zakochuje się, wzajemnością oczywiście, w pięknej dziewczynie, której ojciec jest brazylijsko-polskim milionerem. Marzy on o otwarciu linii lotniczej łączącej Warszawę z Rio de Janeiro, ale musi przekonać swoich wspólników, że ten interes ma sens, więc trzeba przelecieć tę trasę. Co pan tu robi? Samolot. Tutaj? W tym warsztacie? Chce pan zbudować samolot? Więcej nie powiem, bo za chwilę zobaczycie państwo ten atrakcyjny film, który reżyserował Romuald Gantkowski. Zdjęcia zrobili Jakub Joniłowicz i lotnicze Henryk Wlasak, a główne role grają Mieczysław Cybulski, pilot-konstruktor, Jan Kurnakowicz, milioner, Tamara Wiszniewska, jego córka i Mieczysław Milecki, jeszcze jeden pretendent do jej ręki. Życzę państwu wielu wrażeń i zapraszam na następny seans w Iluzjonie.